Chciałem zaprosić teraz pana profesora Leszka Pawelczyka z prelekcją In vitro kiedy i komu. Pan profesor Leszek Pawelczyk reprezentuje, jest kierownikiem Kliniki Niepłodności Endokrynologii Rozrodu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek zarządu sekcji płodności i niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zapraszam serdecznie. Bardzo bym prosił do mikrofonu, bo internauci, żeby nas słyszeli. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie chciałem Państwa przywitać. Jest mi naprawdę bardzo miło tutaj spotkać się w tak zacnym i szacownym gronie. Proszę Państwa, pan profesor Szamatowicz, a raczej pod jego kierunkiem komitet naukowy tego spotkania narzucił mi temat in vitro, kiedy i komu. Tak na dobrą sprawę to może być temat na całe sympozjum, a zostało mi przeznaczone 15 minut. Wobec tego ja bardziej zasygnalizuję pewne rzeczy związane, kto powinien być kwalifikowany do programu zapłodnienia pozaustrojowego i kiedy in vitro powinno być wykonywane. Proszę Państwa, nie wiem, czy my wszyscy zdajemy sprawę, że my jako ludzie, jako gatunek rozmnażamy się źle. Okazuje się, że szacuje się, że szansa spośród wszystkich zapłonionych komórek jajowych u człowieka nie więcej niż 20-24% skończy się ciążą i urodzeniem dziecka. W stosunku do innych ssaków wyglądamy fatalnie, bo generalnie u innych ssaków ten współczynnik wynosi około 80%. Ja zawsze w tym momencie mówię do wszystkich kobiet, żeby nie wpadały w jakąś depresję, dlatego że my wiemy, że szans na zajście w ciążę kobieta w ciągu roku ma około 12, bo tyle ma cykli. Natomiast u większości zwierząt szans na zajście w ciążę w ciągu roku jest znacznie mniej. U niektórych ssaków raz, niektórych dwa razy. Tak czy inaczej, tak powiedziałem, niestety to nie jest wcale tak łatwo, jak się okazuje, w tą ciążę zajść. Dokonano analizy, ile czasu albo ile ciąż można uzyskać w sposób samoistny w poszczególnych przedziałach czasowych. I okazuje się, że spośród ogólnej populacji w ciągu 3 miesięcy w ciąży zajdzie około 57%, w ciągu pół roku około 72%, w ciągu roku około 85%, w ciągu 2 lat około 93%. I to są cyfry, szczególnie te dotyczącego roku i 2 lat, są istotne, bo one będą w jakiś sposób determinowały, albo raczej determinują, kiedy podjąć leczenie w dużej grupie kobiet, które potencjalnie zgłaszają się z problemami zajściem w ciąży. Pan profesor Szamatowicz tutaj wspomniał o możliwych formach leczenia niepłodności, a więc stymulacji jajników, jajeczkowania wtedy, kiedy istnieją zaburzenia, albo stymulacji jajeczkowania po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania ciąży na cyklu samoistnym, procedury operacyjne. Ja tutaj napisałem jeszcze plastyki jajowodów, aczkolwiek dzisiaj w dobie programu zapłodnienia pozaustrojowego praktycznie ta procedura ma znacznie mniejsze znaczenie. I wreszcie techniki wspomaganego rozrodu, w skład których wchodzą inseminacje domaciczne i oczywiście program zapłodnienia pozaustrojowego. Proszę Państwa, w chwili obecnej, jeżeli mówimy o inseminacjach, które ciągle jeszcze w warunkach polskich znajdują swoje dosyć szerokie zastosowanie, w większości krajów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, następuje bardzo dramatyczny i wyraźny odwrót od inseminacji. Uważa się, że jest to bardzo często strata czasu i kradzież czasu reprodukcyjnego u tych kobiet. To może znaleźć i znajduje swoje uzasadnienie, jeżeli popatrzymy na efektywność inseminacji, bo to często jest tak, że przychodzi para, przygotowujemy cykl, para czeka na okres okołowulacyjny, podawane jest nasienie i oni myślą, że musi być ciąża i są bardzo zawiedzeni, jak tej ciąży nie ma. Proszę popatrzeć, wtedy kiedy mamy w nieznaczny sposób obniżone parametry nasienia i ta para jest zakwalifikowana do inseminacji, szansa na ciążę na dany cykl nie przekracza 12%. Jeżeli popatrzymy z kolei na parę, która ma robioną inseminację z powodu zaburzeń jajeczkowania, szansa na cykl, na ciążę to jest 11%. Dzisiaj Państwo nigdzie nie znajdziecie żadnych rekomendacji, które by mówiły, żeby inseminacji robić więcej niż 6 cykli. Jeżeli ta procedura po 6, maksymalnie 6 cyklach nie daje efektu w postaci ciąży, taką parę trzeba skierować do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Państwo generalnie przecież doskonale wiecie, na czym polega program zapłodnienia pozaustrojowego. W skrócie to jest wystymulowanie jajników, wystymulowanie większej liczby pęcherzyków, następnie pobranie komórek jajowych, przeniesienie do warunków laboratoryjnych, zapłodnienie tych komórek jajowych i po uzyskaniu zarodków transfer z powrotem do macicy.
Tak jak powiedział pan profesor Szamatowicz, wydaje się to niezwykle proste, ale szczerze powiedziawszy, to co ja staram się zawsze podkreślić, sercem całego programu zapłonienia pozaustrojowego jest ten etap, etap embriologiczny, bo w zależności od tego, jak pracują embriolodzy, taki w dużym stopniu są wyniki. Pan profesor już o statystyce mówił, natomiast ja się chcę odnieść do zapotrzebowania na program zapłonienia pozaustrojowego w ogólnej populacji. Jeżeli założymy to, co już słyszeliście państwo, że w Polsce szacuje się, że jest około 9 milionów par, które w wieku rozrodczym, z czego jeśli przyjmiemy, że 15% ma problemy z rozrodem, to znaczy, że mamy do czynienia o ponad 1 350 000 par, które ma problemy z zajściem w ciążę. Spośród tej populacji kobiet około 1 do 2% będzie rocznie wymagało leczenia programem zapłonienia pozaustrojowego, co stanowi około 13,5 do 27 tysięcy par w zależności jak policzymy. Teraz stajemy bardzo często przed dylematem, czy program włączyć od razu i teraz jaką technikę zapłonienia pozaustrojowego u konkretnej pary zastosować. Jeśli my mówimy o programie in vitro, a raczej jeżeli media mówią o programie in vitro, to oni mówią o bardzo ogólnym pojęciu. Natomiast z punktu widzenia już typowo roboczego, laboratoryjnego i metodologicznego, my program in vitro dzielimy na zapłodnienie in vitro klasyczne, na program zapłodnienia pozaustrojowego oparty o wprowadzenie plemnika do cytoplazmy komórki jajowej, a więc o ICSI i wreszcie my mówimy o dojrzewaniu komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych. Teraz, jeżeli popatrzymy, które pary powinniśmy gdzie zakwalifikować. Jeżeli mówimy o klasycznym, o wskazaniu w ogóle do programu zapłonienia pozaustrojowego, to my generalnie te wskazania dzielimy na dwie grupy. Na wskazania bezwzględne, o czym już była mowa, bez programu in vitro te pary nie zajdą w ciążę. To przede wszystkim czynnik jajowodowy związany albo z brakiem jajowodów, albo z całkowitą niedrożnością jajowodów. To również trzeba powiedzieć czynnik męski, gdzie ilość plemników jest bardzo niska. No ale już w chwili obecnej ilość tak zwanych wskazań względnych zdecydowanie uległa rozszerzeniu. Dlatego, że dotyczy to również kobiet ze wzrostami w obrębie przydatków, z czynnikiem męskim, endometriozą, to co stanowi dla nas największy problem z punktu widzenia efektywności i raczej również z punktu widzenia psychologicznej relacji między pacjentami, czynnik idiopatyczny. Bo przecież często pacjenci mówią, no dobrze proszę pana, ciągle pani mówi, że jest wszystko dobrze, a ja ciągle nie jestem w ciąży. Tak jest, dlatego że czynnik idiopatyczny, o niepłodności idiopatycznej, my mówimy nie wtedy, że nie ma czynnika, który powoduje niepłodność, tylko my tego czynnika nie potrafimy zdiagnozować. My jego po prostu nie potrafimy znaleźć. Dalej, wielokrotnej bezskutecznej inseminacji, o czym już mówiłem, nieprawidłowa czynność jajników, czynnik immunologiczny, niektóre choroby zakaźne, czy wreszcie wady genetyczne. Jak wspomniałem już, odmianą programu zapłonienia pozaustrojowego jest ICSI, które zostało wprowadzone po raz pierwszy w 1992 roku. Różnica polega tylko na technice wprowadzenia plemnika do komórki jajowej. W klasycznym to się musi dokonać samoistnie, w przypadku ICSI to embriolog wprowadza plemnik do komórki jajowej. Pozostałe elementy całej procedury są takie same. Proszę państwa, ICSI budzi wiele kontrowersyjnych dyskusji. Szczególnie wśród pacjentów, wśród społeczeństwa, bo się uważa, że dochodzi do jakiegoś tam uszkodzenia komórki jajowej, czy że zarodki po programie ICSI muszą być gorsze. Okazuje się, że to już wiemy, że 90% nakłutych komórek jajowych w wyniku procedury ICSI nie ma żadnych nieprawidłowości. Innymi słowy, jest to procedura zupełnie bezpieczna. No ale jakie są wskazania do ICSI? Czyli znowu komu my musimy albo powinniśmy zaproponować tą technikę? Przede wszystkim, bo tak to zostało stworzone na początku i to była idea, parom, gdzie istnieje silnie wyrażony czynnik męski. Innymi słowy, jest niewielka ilość plemników o prawidłowej ruchliwości i o prawidłowej budowie. Również wtedy, kiedy nie ma w ogóle plemników w ejakulacie. To jest odmiana techniki, gdzie wyciąga się plemnik z najądrza albo z jąder i w wyniku albo dojrzewania, albo bezpośrednio podaje się do komórki jajowej. Również pary, u których uzyskuje się niewielką ilość komórek jajowych, również wtedy, kiedy poprzednie próby klasycznego in vitro nie dały efektu.
dzisiaj, szczerze powiedziawszy, ICSI znalazło naprawdę bardzo szerokie zastosowanie. My możemy dyskutować, czy aż nie za szerokie, ale nie mniej, nie więcej, praktycznie wszystkie ośrodki robiące procedurę zapłodnienia pozaustrojowego mają opanowaną technikę ICSI. No i wreszcie dojrzewanie komórki w warunkach laboratoryjnych. Znowu pytanie z tytułu mojego wystąpienia. Komu to i dlaczego w ogóle taka technika powstała? Zasada techniki jest takiej, że te pacjentki z reguły nie wymagają stymulacji jajników, a jeżeli tak, to w niewielkim stopniu. Pobiera się i nakłuwa się pęcherzyki w jajnikach, które nie osiągnęły wielkością swoim i stopniem dojrzałości pęcherzyka przedowulacyjnego, tylko to są małe pęcherzyki o wymiarach około 10 do 14 mm. Tak pobrane komórki jajowe są przecież niedojrzałe. One muszą dojrzeć w warunkach laboratoryjnych, żeby nabyły zdolności do tego, żeby się później zapłodniły. No i w momencie, kiedy uzyskujemy już dojrzałą komórkę jajową, ją się zapładnia i dalsze procedury są znowu takie same, jak w klasycznym programie zapłodnienia pozaustrojowym. Mimo że wydaje to się takie mądre i takie efektywne i takie skuteczne, to jednak popularność tego na świecie ciągle nie jest taka duża. Dlatego, że szacuje się, że w tej chwili na świecie jest około zaledwie 1300 do 2000 dzieci po tej technice, że w 2009 roku, to są dane, które mi się udało retrospektywnie uzyskać, w Europie wykonuje się około 241 cykli. Ale jeżeli Państwo popatrzycie na efektywność, szczególnie w sytuacji, gdzie udaje się hodować zarodki do tych etapu pięciodniowego zarodka, a więc tych bardziej zaawansowanych etapów rozwoju, to efektywność jest bardzo wysoka, bo sięga 52%. No i znowu odpowiedź na pytanie, komu dojrzewanie w warunkach laboratoryjnych. Przede wszystkim pacjentkom z zespołem policystycznych jajników, bo to są pacjentki narażone na jedno z bardzo poważnych powikłań programu zapłodnienia pozaustrojowego, jakim jest zespół hyperstymulacji jajników. My przy tej technice tych pacjentek nie stymulujemy, wobec tego tej ryzyka nie ma. Również pacjentki, które z innych przyczyn są narażone na wystąpienie tego zespołu, ale również przechodzimy na drugą stronę, więc pacjentki, które na stymulację standardową odpowiadają bardzo źle. My mówimy o nich poor responders, złe odpowiadaczki. Mimo stosowania wysokich dawek leków uzyskujemy jedną, dwa pęcherzyki, jedną, dwie komórki. Wreszcie wtedy, kiedy mamy kobiety, które mają guzy hormonalnie czynne i nie mogą być poddawane w ogóle stymulacji hormonalnej, czy wreszcie u kobiet wtedy, kiedy chcemy uzyskać u kobiet, które nie mogą być po prostu stymulowane. Proszę Państwa, wszyscy mówimy o in vitro jako o w pewnym momencie, pewnym panaceum na brak posiadania dziecka, czyli na sposobie, żeby to dziecko uzyskać. I każda pacjentka i każdy by chciał, żeby przyjść, raz odbyć program i wyjść po tym programie z jednym dzieckiem, mieć jeszcze zabrożone dwa czy trzy zarodki i później przetransferować te zarodki i całą rodzinę stworzyć. Ale to nie jest w życiu, to nie jest tak do końca prawda. W związku z powyższym my sami się głowimy, czy my coś wiemy na temat pewnych uwarunkowań, czy pewnych czynników, które nam będą mówiły, że dana para ma większe szanse na uzyskanie ciąży w wyniku in vitro, czy też nie. Jeżeli popatrzymy na czynniki predykcyjne, czyli przepowiadające sukces, czy wpływające na sukces in vitro, to niewątpliwie ma na to wpływ wiek kobiety. Liczba przenoszonych zarodków, świeżych lub mrożonych, i tutaj, ponieważ ja do tego już nie będę wracał, dzisiaj w związku z kolei z ryzykiem ciąż wielopłodowych, bliźniaczych, trojaczych, praktycznie cały świat obrócił się od przenoszenia dużej liczby zarodków. Generalnie nowoczesne ośrodki, dobrze prosperującym laboratorium embriologicznym powinny być w stanie prowadzić program zapłodnienia pozaustrojowego bazującego na transferze jednego zarodka do macicy, obojętnie czy mrożonego, czy świeżego. Również rezerwa jajnikowa u kobiety, która przystępuje do programu zapłodnienia pozaustrojowego, ma kluczowy wpływ na efektywność. Czas trwania niepłodności. O czym między innymi na protechnolodzy zapominają. Ja tu zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda w cyfrach. Liczba pobranych oocytów, przyczyna niepłodności, liczba poprzednich cykli, wywiad położniczy, współczynnik masy ciała, czy wreszcie styl życia. Ja do wszystkich tych parametrów nie będę się odnosił, bo tak jak powiedziałem, bym tutaj Państwu zapełnił czas do wieczora, tylko kilka z nich wybrałem. Chcę podkreślić przede wszystkim wiek. Bo to nie jest tak obojętne, w którym wieku i w jakim wieku kobieta podchodząca do programu zapłodnienia pozaustrojowego będzie miała sukces czy nie. Jeżeli Państwo popatrzycie na te dwie krzywy,
prawdopodobieństwa zajścia ciąży i prawdopodobieństwa niepłodności, to proszę zwrócić uwagę, że po okresie 30-34 lat, w zasadzie między 34 a 35 lat, jedna spada, a druga zaczyna gwałtownie rosnąć. Te krzywe przecinają się na poziomie 40 roku życia. Wobec tego my sobie zdajemy sprawę, że czas ucieka nieubłaganie i trzeba z pewnymi działaniami naszymi terapeutycznymi się spieszyć. Proszę Państwa, w 2012 roku zostały opublikowane rekomendacje brytyjskiego towarzystwa, czy raczej królewskiego towarzystwa, update'owane, jeśli chodzi o problemy, o postępowanie z niepłodną parą. W tychże rekomendacjach oparto się na jednej z prac, gdzie wyłoniono niektóre czynniki właśnie predykcyjne wpływające na efekt po programie zapłodnienia pozaustrojowego. Ja wyciągnąłem parę danych z tych. Jeżeli chodzi o wiek, za wiek referencyjny, w sensie uzyskania sukcesu, uznano grupę kobiet między 18 a 34 rokiem życia. I proszę popatrzeć, co się dzieje dalej. Wraz z upływem czasu, wraz z wiekiem, ten współczynnik szans na uzyskanie ciąży bardzo istotnie spada. Jeżeli przyjrzymy się bardziej szczegółowo tym wykresom, to okazuje się, że najlepiej rokującymi kobietami do uzyskania sukcesu po programie zapłodnienia pozaustrojowego są kobiety w 30 roku życia. Natomiast cały dramat jak gdyby zaczyna się u kobiet po 35 roku życia, gdzie ten współczynnik zaczyna się obniżać, nie mówiąc już o bardzo niskich szansach i współczynnikach u kobiet po 40 roku życia. Ja mówiłem Państwu o upływającym czasie, o zakazie czasu reprodukcyjnego. Ja mówiłem również Państwu, zresztą to co Pan Profesor powiedział, o naprotechnologach. U nich leczenie czy przygotowanie do zajścia w ciążę trwa średnio minimum 2 lata. Gdzie w tym czasie ci pacjenci są uczeni, jak mierzyć temperaturę, jak oceniać luz, zapisują to sobie w różnych kalendarzykach. Proszę popatrzeć, jaka jest efektywność w zależności od czasu trwania bezdzietności, jeśli chodzi o predykcję programu zapłodnienia pozaustrojowego. Ten współczynnik jest zdecydowanie najwyższy, jeżeli ten okres jest krótki, poniżej 1 roku. Tylko, że z drugiej strony, jeżeli odniesiemy się do kwalifikacji pacjentek, to my nie możemy brać wszystkie pacjentki, które nie mogą zajść w ciąży przez okres 1 roku, od razu kierować do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Teraz, jeżeli ten czas, okres natomiast zaczyna być wydłużany, to również ten współczynnik w bardzo istotny sposób spada. Niezależnie od tych elementów, niezależnie od wskazań lekarskich, jeżeli my bierzemy pod uwagę, czego się my możemy spodziewać po programie zapłodnienia pozaustrojowego, musimy również wziąć pod uwagę indeks masy ciała, bo okazuje się, że z pacjentki z indeksem masy ciała powyżej 25, jak również poniżej 20, a więc chude, nie mówiąc, że są to one szczupłe, bo one są chude po prostu, tutaj ryzyko zajścia uzyskania ciąży po programie zapłodnienia pozaustrojowego jest niestety niskie. To samo, jeżeli chodzi o używki. Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie kofeiny to są również czynniki, które będą determinowały znacznie mniejszy efekt i sukces. Wobec tego, jeżeli byśmy chcieli to wszystko reasumować, bez uwzględniania czysto medycznych wskazań, to najlepsze efekty, możemy się spodziewać najlepszego efektu leczeniem zapłodnieniem pozaustrojowym u kobiet do 35 roku życia z bezdzietnością trwającą mniej niż 6 lat, ale to i tak jest bardzo długi okres czasu, z prawidłową masą ciała i niestosującym używek. Proszę Państwa, dokąd my idziemy z programem zapłodnienia pozaustrojowego? I wszystkie hasła, żeby zatrzymać tą procedurę, żeby zakazać. Myślę, że dzisiaj już nie ma odwrotu od tej formy leczenia niepłodności. Dlatego, że jeżeli Państwo popatrzycie na zasięg ośrodków, w których realizowany jest program zapłodnienia pozaustrojowego, to on jest po prostu ogromny. Dzisiaj my wiemy, że na świecie jest ponad 3000 ośrodków realizujących programy in vitro. Tak naprawdę sprawę, jedynym krajem, gdzie jest zakaz, to jest Kostaryka, ale tam już jest wniosek o zniesienie tego zakazu. Ja nie wiem, jak się skończyło, bo oni się już do Sądu Najwyższego odwołali. My szacujemy, że dzisiaj na świecie jest około 5 milionów dzieci urodzonych po programie zapłodnienia pozaustrojowego. Czy to jest dużo, czy mało? To jest tyle, ile liczy aglomeracja Sankt Petersburga w sensie ludności, to jest tyle, ile liczy aglomeracja Santiago de Chile, jeśli chodzi o ludność. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.